Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części naszego cyklu VTS dla profesjonalistów. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie nasze poprzednie raporty i zbierzemy je w taki raport zbiorczy dopłat. Dzięki temu raportowi będą Państwo wiedzieli, ile tak naprawdę należy się kierowcy i jaką kwotę należy uwzględnić na liście płac. Ja jeszcze tutaj przy okazji wskazuję, że wszelkie zmiany, aktualizacje w programie VTS należy śledzić w naszej zakładce lista zmian, także zachęcam do odwiedzania, ponieważ tam co jakiś czas na pewno pojawi się informacja, że coś nowego jest w naszym programie i można sobie to przetestować. Dobrze, w takim razie przechodzimy już do naszego raportu zbiorczego dopłat. Wchodzimy sobie w ewidencję, standardowo w raporty dla kierowcy, ponieważ od tej zakładki odwijają się praktycznie wszystkie raporty dla kierowców. Raporty dla kierowcy. Nowy raport. Wybieramy kierowcę i to będzie ten kierowca, dla którego poprzednio generowaliśmy raporty płac sektorowych i raporty dopłat. Tak, ten sam. Raport zbiorczy dopłat. Tak, generujemy. I tu pojawi nam się taka standardowo, tak jak to w VTS, plansza kontrolna, możemy sobie sprawdzić, zweryfikować, czy wszystkie dane się zgadzają. Tak, tutaj mamy raport za sierpień, wszystko się zgadza, przechodzimy dalej. Tak, i kolejna plansza kontrolna już z tymi konkretnymi naszymi dopłatami. Ja już może, jest tu co prawda informacja, ile się wygenerowało, jaka kwota, natomiast ja sobie tutaj już to wygeneruję do dokumentu, do PDF i zaraz Państwu wszystko wyjaśnię, jak należy interpretować. Raport zbiorczy dopłat. Dosłownie parę sekund mamy wygenerowany i tak, kierowca, widzimy tutaj standardowo informacje podstawowe, kraje przebywania kierowcy. Dlaczego tu się generuje 0 przy Belgii, Francji, Holandii? A dlatego, że kierowca przebywał owszem w tych krajach, natomiast nie są to płatne kraje i nie są to kraje, w których wykonywał kabotaże i cross-trady, czyli mniemamy, że w tych krajach wykonywał po prostu tylko tranzyt albo transport bilateralny, zatem tutaj pojawi się u tego kierowcy kwota 0. Wiemy natomiast, że kierowca był w Niemczech i w Wielkiej Brytanii i tutaj za te kraje należy się dopłata sumowana w kwotę 1146,45. Po prostu w tych krajach już były wykonywane przewozy w ramach pakietu mobilności płatne, czyli była wykonywana jazda, inna praca w kabotażu albo cross-tradzie. Także tutaj mamy tę kwotę podsumowaną i tę kwotę należy uwzględnić na liście płac. Tutaj bardzo dużo pytań właśnie o to, jaką kwotę należy uwzględnić, właśnie tę kwotę sumowaną ze wszystkich krajów. Ja jeszcze tylko zapraszam Państwa do kontaktu z nami, do kontaktu z VTS i Kancelarią Prawną WIGEN. Mogą sobie Państwo program przetestować. Zapraszamy również na szkolenia. Szkolenia z VTS przeprowadza nasz operator, pani Aneta Kałuża. Bardzo są te szkolenia przydatne i serdecznie zachęcam do tego, żeby się z nami kontaktować, żeby pytać. Jesteśmy otwarci tak naprawdę. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania, natomiast wszystkie potrzebne informacje, linki, kontakty, maile, telefony znajdą Państwo w opisie pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Na pewno już niedługo pojawi się kolejny film instruktażowy. Zapraszam.